Aż 38 goli padło w piątej kolejce drugiej ligi. Ostre strzelanie urządzili sobie piłkarze podczas derbów Krakowa. Niewiele mniej goli zobaczyli kibice w Szczecinie, Jastrzębiu, Puławach i Bielsku-Białej. Na początek tradycyjnie przedstawiamy rozkład meczów tej kolejki. Na emocje można było liczyć w meczu Wieczystej z Hutnikiem czy podczas derbów województwa śląskiego. Zapraszamy na magazyn skrótów BetClick drugiej ligi. Najpierw jednak o zaległym spotkaniu z pierwszej kolejki między Wisłą Puławy i rezerwami Zagłębia Lubin. Padło aż 6 goli, które za chwilę pokażemy. W 20 minucie gospodarze wyprowadzili kontratak. Kamil Kargulewicz wyłożył piłkę Bartoszowi Gustkowi, który zmieścił ją między słupkiem a bramkarzem. W 38 minucie puławianie długo rozgrywali piłkę w okolicach pola karnego Zagłębia, aż w końcu Kamil Kargulewicz strzelił na 2-0. Kolejne bramki padły po przerwie. Marcel Zylla wykorzystał prosty błąd bramkarza, który za lekko podał piłkę, przejął ją i było 3-0. W 69 minucie Wisła miała rzut rożny. Po płaskim zagraniu niepilnowany Kacper Piątek z bliska zdobył czwartą bramkę. Gospodarze nie zamierzali się zatrzymywać. Niespełna kwadrans przed końcem odebrali piłkę pod polem karnym Zagłębia, a akcję wykończył Sebastian Koziej. Gości stać było jedynie na honorowe trafienie. Po zagraniu Filipa Kocaby gola zdobył Dominik Gregorski. To była pierwsza w tym sezonie wygrana Wisły. 90. minuta, pierwsza bramka dla drużyny. I przechodzimy do piątej kolejki. W Sosnowcu wicelider Zagłębie podejmowało rezerwę UKS-u i chciało powetować sobie ostatnie potknięcia, remis w lidze i odpadnięcie już w rundzie wstępnej Pucharu Polski. I szybko zaczęło wdrażać ten plan. W 6 minucie z prawej strony dośrodkował Łukasz Uchnast, a Roko Kurtowicz z 11 metrów strzelił głową i Tomasz Kucharski nie sięgnął piłki. Gospodarze objęli prowadzenie i szybko osiedli na laurach. 20 minut później łodzianie przejęli piłkę w środku pola. Mateusz Wzięch pobiegł na bramkę, podał do Oliwiera Sławińskiego, którego strzał zablokował Artiem Suchocki. Dobitki Wzięcha nie powstrzymał jednak już nikt i było 1-1. I to goście próbowali pójść za ciosem. Dośrodkował Franciszek Saganowski, bramkarz Zagłębia wypuścił piłkę z rąk, ale jego błąd naprawili koledzy. Dopiero pod koniec pierwszej połowy gospodarze ponownie zagrozili bramce. Po rzucie rożnym Andrzej Niewulis z bliska uderzył głową obok słupka. Za chwilę odpowiedzieli łodzianie. Sławiński przejął piłkę jeszcze na połowie UKS-u, poradził sobie z trzema rywalami i pobiegł na bramkę. Minął Kacpra Siutę, strzelił, jednak interwencja Mateusza Dudy sprawiła, że był tylko słupek. Po przerwie na dogodne okazje trzeba było czekać ponad 25 minut. Wtedy zaatakował UKS. Jakub Pawłowski odebrał piłkę, zagrał świetnie do Mikołaja Lipienia, który poradził sobie z dwójką stoperów i strzelił nie do obrony. UKS objął prowadzenie w Sosnowcu. Zagłębie miało jednak 20 minut, by odrobić straty i szybko zabrało się do pracy. W 79 minucie z lewej strony Suchocki podał w pole karne, tam strzał Emanuela Agbora zablokowano, ale dobitka Patryka Mularczyka wylądowała w siatce. W doliczonym czasie goście powinni zapewnić sobie 3 punkty. Po dośrodkowaniu w pole karne szkolny błąd popełnił Mielczarek, tyle że Alan Siwek z kilku metrów strzelił nad bramką. Mecz zakończył się remisem, z którego bardziej powinni cieszyć się gospodarze. Jako że życie nie znosi pustki, w zastępstwie za derby Wisła Krakowia, których nie ma już trzeci sezon, w Krakowie rozegrano derby między Wieczystą a Hutnikiem. Obie drużyny ostatnio wygrywały, więc można było mieć nadzieję na spore emocje. Przez niespełna pół godziny działo się nie za wiele, ale wtedy ostro do roboty zabrali się gospodarze. W 29 minucie składna akcja, w której Czuma podał do Manuela Torresa, ten wyłożył piłkę Goku i było 1-0. To napędziło Wieczystą. Podopieczni trenera Sławomira Peszki pokazali, jak rozgrywać ataki zespołowo. Michał Trąbka podał do Lisandro Semedo, ten wypuścił w bój Rafa Pietrzaka. Trzykrotny reprezentant Polski wypatrzył Trąbkę, który trafił na 2-0. Gospodarze nie zamierzali zwolnić tempa, mimo że mecz rozpoczął się w upalne południe. Jeszcze przed przerwą kapitalne podanie Bartosza Brzęka i jeszcze piękniejsze wykończenie Torresa. 3-0.
Hutnik nie potrafił się podnieść. Mało tego, początek drugiej połowy to nadal popis wieczystej. Tym razem na indywidualną akcję zdecydował się Lisandro Semedo i Dorian Frontczak musiał po raz czwarty wyjąć piłkę z siatki. I nadal gospodarzom było mało. W 61 minucie Trąbka podał na lewą stronę. Tam Dani Sandoval od razu wstrzelił piłkę w pole karne, a Paweł Łysiak trafił na 5-0. Za chwilę strzelec bramki podał do Michała Feliksa, który był sam przed Frontczakiem, ale bramkarz Hutnika go sfaulował. Poszkodowany sam wymierzył sprawiedliwość i było już 6-0. Wieczysta nie miała litości dla lokalnego rywala. W 79 minucie nikt specjalnie nie atakował Sandovala, więc ten wbiegł w pole karne i strzelił siódmą bramkę. Trzy minuty później po dośrodkowaniu w pole karne Filipa Jani i zagraniu Marcela Górskiego honorową bramkę dla Hutnika zdobył Patryk Misiak. Mecz skończył się jednak pogromem drużyny z Nowej Huty aż 7-1. Kolejne derby, tyle że województwa śląskiego, rozegrano też w Jastrzębiu. GKS gościł mierzącą w awans na zaplecze ekstraklasy Polonię Bytom. I goście szybko chcieli pokazać, że te aspiracje są uzasadnione. W trzeciej minucie Sebastian Steblecki zagrał na prawą stronę, Oliwier Wypart od razu odegrał, ale Kamilowi Wojtyrze nie udało się pokonać Grzegorza Drazika. Za chwilę po dośrodkowaniu z lewej strony Paweł Kucharczyk wybił piłkę, tyle że prosto pod nogi Konrada Andrzejczaka i było 1-0. W 27 minucie wydawało się, że szanse na utrzymanie prowadzenia mocno zmaleją, bo Lucjan Zieliński zobaczył za faul po raz drugi żółtą kartkę, a za chwilę czerwoną i musiał opuścić boisko. To jednak za bardzo nie wpłynęło na Polonię. Gospodarze mieli okazję do wyrównania. Po rzucie rożnym Oliwiera Jakucia zza pola karnego niecelnie strzelił Krystian Mucha. W 41 minucie Tomasz Gajda pokazał, jak wykorzystać śliskie od deszczu boisko. Bardzo mocno uderzył z ponad 25 metrów i Polonia wygrywała 2-0. Tuż po wznowieniu meczu, po przerwie, bytomianie ponownie zaatakowali. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w zamieszaniu w polu karnym Kacper Zych sfaulował Wojtyrę i sędzia nie miał wątpliwości. Z 11 metrów napastnik Polonii strzelił pewnie i było 3-0. A goście wcale nie zamierzali się zatrzymywać. W 65 minucie kolejna składna akcja. Wojtyra podał do Andrzejczaka, ten do niepilnowanego Grzegorza Szymusika, który strzelił czwartą bramkę dla Bytomian. Dopiero wtedy GKS zaczął śmielej atakować, by wykorzystać grę w przewadze. Prawą stroną pobiegł Jan Flak, podał w pole karne, a Szymon Matysek z bliska zdobył gola. Cztery minuty przed końcem jeszcze jedna akcja Jastrzębian. Matysek zostawił piłkę Karolowi Ficowi i połowa strat została odrobiona. Na więcej nie starczyło już czasu i Polonia zasłużenie wygrała w Jastrzębiu. W Grudziądzu spotkały się drużyny, które w tym sezonie jeszcze nie wygrały. Miejscowa Olimpia i rezerwy Zagłębia Lubin. W pierwszej połowie dość długo trzeba było czekać na dogodne okazje. W 26 minucie szybki kontratak Olimpii. Piłka trafiła do Tomasza Kaczmarka, którego strzał sprawił kłopoty Michałowi Matysowi. Dużo łatwiejsze było uderzenie głową po rzucie rożnym Damiana Kostkowskiego, bo bramkarz Zagłębia złapał piłkę. Po zmianie stron pierwsi zaatakowali gospodarze. Wyprowadzili kontratak, strzał Kaczmarka po rykoszecie nie sprawił jednak problemów Matysowi. Po chwili uderzenie głową tego samego zawodnika minęło bramkę. Olimpia cały czas miała inicjatywę, ale nie potrafiła zdobyć gola. W 60 minucie szybka akcja gospodarzy i znów strzał, tym razem Macieja Masa obronił Matys. Niespełna kwadrans przed końcem, kolejna okazja Olimpii. Z lewej strony w pole karne podawał Iwan Ciupa. Akcję zamknął Damian Kostkowski i trafił do siatki. I właśnie ten gol zapewnił podopiecznym trenera Grzegorza Nicińskiego pierwsze w tym sezonie punkty. W Bielsku Białej spotkały się zespoły z przeciwnym bilansem. Rekord miał na koncie 3 porażki i wygraną, a Resowia 3 zwycięstwa i 1 porażkę. To zespół gości można więc było wskazać jako faworyta i pierwsze minuty to potwierdzały. Po rozegraniu piłki przez Daniana Pawlasa i Filipa Zawadzkiego zza pola karnego celnie strzelił Bartłomiej Wasiluk.
Jeszcze przed upływem kwadransa dośrodkował Marcin Urynowicz, strzelił Maciej Górski, a stojący przed bramką obrońca rekordu wybił piłkę. W 17 minucie kolejna okazja gości, tym razem Wasiluk pomylił się jednak o centymetry. Pod koniec pierwszej połowy lepiej zaczęli grać gospodarze. W 38 minucie wyprowadzili kontratak, Mateusz Klichowicz zagrał na prawą stronę, a tam Kacper Kasprzak strzelił nad bramką. Tuż przed przerwą Michał Bojdys przejął piłkę w środku boiska, zagrał do Klichowicza, który podał do Daniela Świderskiego, a ten dołożył stopę i było 1-0. Bramka do szatni dodała skrzydeł rekordowi. Na początku drugiej połowy po wyrzucie z autu piłka wróciła do Daniela Kamińskiego, który wbiegł w pole karne i mocno strzelił. Jakub Tetyk spisał się jednak bardzo dobrze. W końcu odpowiedziała Resowia. Po rzucie rożnym piłka wpadła pod nogi Kornela Rębisza, który dośrodkował, a Urynowicz uderzył głową nad bramką. Bielszczanie też jednak starali się o gola. Świderski świetnie podał do Jana Ciućki, ten zbiegł do środka i pięknym strzałem podwyższył prowadzenie. Wydawało się, że 3 punkty zostaną w Bielsku-Białej, ale Resowia jeszcze się nie poddała. Chlip Buchał podał do środka boiska do Filipa Mikruta, do pomocnika Resowi nikt nie doskoczył, więc ten strzelił z około 20 metrów. Błąd popełnił Paweł Florek i było już tylko 1-2. Rzeszowianie złapali wiatr w żagle. W 89 minucie Urynowicz dośrodkował, bramkarz rekordu znów się pomylił, a Maciej Górski doprowadził do remisu. W doliczonym czasie Radosław Kanach wstrzelił piłkę w pole karne, a Urynowicz z bliska zapewnił Resowi 3 punkty. W końcówce Górski sfaulował Jakuba Kępnego i go kopnął, za co sędzia pokazał napastnikowi Rzeszowian od razu czerwoną kartkę. Resowia wygrywa 3-2. Bez zwycięstwa jest wciąż Podbeskidzie Bielsko-Biała, czyli Spadkowicz z pierwszej ligi. I choć mierzyło się w Szczecinie z Beniaminkiem Świtem, to nie było faworytem. Piłkarze trenera Piotra Klepczarka dobrze bowiem odnaleźli się w drugiej lidze i zaczęli od mocnego uderzenia. W pierwszej akcji Kacper Wojdak wrzucił piłkę w pole karne, a Maciej Koziara popisał się celnym strzałem głową i było 1-0. To była zaledwie 16. sekunda meczu. Nie tak szybko, ale odpowiedziało też Podbeskidzie. W 11 minucie z rzutu rożnego dośrodkował Matej Mrsić, nikt nie przeszkodził Kornelowi Osyrze i był remis. 10 minut później po wybiciu bramkarza w powietrzu starli się Wojdak i Mrsić. Sędzia po dłuższej chwili gwiznął i postanowił ukarać czerwoną kartką gracza Świtu. Gospodarze nie załamali się i czekali na błędy rywala. I szybko się doczekali. Michał Wilman podał wprost pod nogi Arona Stasiaka, który wyłożył piłkę Łukaszowi Świętemu i było 2-1. Podbeskidzie znów więc musiało odrabiać straty. Jeszcze przed przerwą Wilman próbował się zrehabilitować, dośrodkował w pole karne. Lucjan Klisiewicz strzelił głową, piłka jednak otarła się o słupek. Po przerwie bielszczanie ponownie zaatakowali. Pod polem karnym obroną zakręcił Mrsić, zagrał do Pawła Czajkowskiego, a jego podanie przeciął Jędrzej Góral i wbił futbolówkę do własnej bramki. Goście zaczęli wykorzystywać grę w przewadze. W 67 minucie Jan Majsterek zagrał na lewą stronę, tam Wilman zagrał piłkę głową do środka, a Klisiewicz wyprzedził obrońcę i Podbeskidzie prowadziło. Po tej bramce, mimo gry w osłabieniu, Świt był groźniejszy i uparcie dążył do wyrównania. I to się opłaciło. W 90 minucie z rzutu wolnego podał Grzegorz Awtyka, akcję zamknął Rafał Remisz i przy udziale bramkarza rywali trafił na 3-3 i takim wynikiem zakończył się mecz. W Chojnicach zmierzyły się zespoły, które w poprzednim sezonie grały w barażach o pierwszą ligę, ale awansować im się nie udało. Bieżące rozgrywki nieco lepiej rozpoczęła Chojniczanka, a na dodatek miała za sobą atut własnego boiska. Tyle, że akurat KKS Kalisz na wyjazdach spisuje się lepiej niż u siebie. W 4 minucie goście to potwierdzili. Wyprowadzili kontratak, Bartłomiej Putno podał w pole karne, a tam sytuację ratował Jakub Goliński i niewiele zabrakło, by trafił do własnej bramki. A za chwilę po rzucie rożnym Wiktora Smolińskiego nieznacznie przestrzelił Adrian Cierpka. Napór Kaliszan trwał. Kolejna szybka akcja, Putno wystawił piłkę Mikołajowi Chacińskiemu, ale Damian Primel świetnie obronił.
W końcu zrewanżowała się Chojniczanka. Po krótko rozegranym rzucie rożnym i dośrodkowaniu z 10 metrów głową strzelił Beniamin Czajka i tym razem Maciej Krakowiak popisał się umiejętnościami. Na początku drugiej połowy ponownie lepiej prezentował się KKS. Z rzutu rożnego po ziemi zagrał płótno, a Mateusz Gawlik strzałem z pierwszej piłki zdobył gola. Gospodarze długo nie potrafili się pozbierać. Dopiero w 74 minucie piłkę przejął Marcin Kozina, jednak takim strzałem nie był w stanie zaskoczyć Krakowiaka. Więcej Chojniczanka nie zdziałała i to KKS zdobył 3 punkty. W Częstochowie doszło do starcia Skry z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Gospodarze do spotkania przystąpili podbudowani pierwszym zwycięstwem w sezonie. Natomiast na ich drodze stanął rozpędzony Beniaminek. Szybko okazało się, że przyjezdni nie zamierzają zdejmować nogi z gazu i potwierdzili oni wysoką dyspozycję. W pierwszym kwadransie sfaulowany w polu karnym został Geiger, a wynik strzałem z rzutu karnego otworzył Damian Jaroń. W 27 minucie było już 2-0 dla Pogoni, gdy ekipa Marcina Sasala przeprowadziła dynamiczną akcję, którą po dograniu od Apolinarskiego bez problemów skutecznie wykończył Kamil Odolak. W kolejnych fragmentach zespół z Grodziska Mazowieckiego kontrolował przebieg wydarzeń i wygrał pewnie 2-0. W związku z tym Beniaminek nadal przewodzi drugoligowej stawce, mając na koncie komplet punktów. W niedzielne popołudnie doszło do starcia Wisły Puławy z Olimpią Elbląg. Puławianie w środku tygodnia rozbili rezerwy Zagłębia Lubin w pojedynku z ekipą z Elbląga, chcieli pójść za ciosem. Mecz szybko ułożył się po myśli gospodarzy, gdyż już w 10 minucie świetnie ze skraju pola karnego przymierzył Bartosz Wiktoruk i mieliśmy 1-0. Po 120 sekundach mogło być już 2-0, ale w ślady kolegi z drużyny nie poszedł Zyla. Olimpia szybko zareagowała i tuż po ponad kwadransie wykorzystała błąd puławskiej defensywy. Kozera dograł do Wojciecha Fadeckiego, a ten bez większych problemów wyrównał stan rywalizacji. W 19 minucie za ciosem chcieli pójść przyjezdni, ale tym razem Fadeckiemu zabrakło precyzji. W pierwszej połowie również jeszcze jedną okazję stworzyła Duma Powiśla, gdy po strzale Zylli musiał interweniować Tułowiecki, a poprawka Gałązki okazała się zbyt lekka. Najpierw niezłej sytuacji nie wykorzystał Guzdek, a następnie również przestrzelił Gałązka. W 54 minucie puławianie dopięli swego po tym, jak w polu karnym sfaulowany został Zylla, a na listę strzelców pewnym strzałem z 11 metrów wpisał się Kamil Kumoch. Wisła po raz drugi prowadziła, ale Olimpia po raz drugi szybko zareagowała. W 58 minucie sposób na Szpaderskiego w nieco przypadkowej sytuacji znalazł Fadecki i znów mieliśmy rezultat remisowy. W kolejnych fragmentach obie drużyny szukały okazji, aby przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, jednak coraz więcej wskazywało na to, że mecz zakończy się remisem. To już doliczony czas i jeszcze jedna akcja Wisły. Na strzał decyduje się Marcin Stromecki i mamy trafienie na 3-2, gdyż piłka ląduje idealnie pod poprzeczką. Rzutem na taśmę zapewniła sobie zwycięstwo drużyna gospodarzy, która ma za sobą niezwykle udany tydzień. Olimpia ponownie rozczarowała. Oto wyniki 5. kolejki BetClick drugiej ligi. Nadal z kompletem punktów liderem jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Za nią grupa 3 drużyn z 12 punktami. Wieczysta Kraków, Polonia Bytom i Resowia. A na miejscach barażowych są jeszcze Zagłębie Sosnowiec i KKS Kalisz. Zostały jeszcze tylko 3 drużyny, które w tym sezonie nie wygrały. Pod Beskidzie, Olimpia Elbląg i rezerwy Zagłębia Lubin, ale tabelę zamyka Skra Częstochowa. W klasyfikacji strzelców samodzielnym liderem został Kamil Wojtyra z Polonii, który ma 4 bramki. Za nim grupa 8 zawodników z 3 golami. W 6. kolejce ciekawie powinno być w Bytomiu, gdzie Polonia podejmie Resowie, a także w Kaliszu. KKS gości Zagłębie Sosnowiec. Na skróty z tych i pozostałych spotkań zapraszamy do kolejnego wydania magazynu BetClick drugiej ligi. Tymczasem subskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Do usłyszenia!